Siema wszystkim, wreszcie się pogoda zrobiła i wreszcie idzie mucić. No wczoraj my już zaczynali na wieczór, a zrobiliśmy 2 hektary, ale to już była potem 23 godzina i zjechaliśmy do domu, bo zaczęło padać trochę. Tu sobie na materiał siwny zostawiłem. Tu w tym roku tak zaś ten sam kolega muci. A tu mu odwóz. Nie będę w tym roku jeździł na skup. No znajomy to ode mnie bierę. Bez czarowania. Cena dobro. U nas dawałem 900 plus VAT za konsumpcja. Sypać, wiele sypie? Nie wiem. Dowiemy się później. Chociaż nie do końca. Bo jeszcze ten materiał siwny tam został. Uwielbiam ten dźwięk! Wreszcie słuchajcie żniwa! Tu jest kawałek, hektar 80. O, niecały. Niecały kawałek, tu, no tam jeszcze też. O, a tu na grunt tego majstra, co bierę ta pszenica. Daj dopiero sprzęt. Ciepło się dzisiaj zrobiło, elegancko. W nocy coś tam popadało, ale to było taki przelotny deszcz, jak ksiądz kropidłem, więc to tam nie przeszkadza w niczym. Wilgotność tam jest w granicach 14, 13,5 nawet. Ale płaski, słomy konkretne. Nawet suche to. Trzeba by to presować dzisiaj. No, to jest odmiana Punticus. To mi tam takie malutkie miejsca, co powylegało, ale to tam niczym kompletnie nie przeszkadza. Ten kombajn łyko wszystko. No. Ochrona od chwastów i chorób grzybowych była firmy Invigo. Tak wygląda One. Płaski może nie jakieś gigantyczne, ale fajne grube ziarno. Trochę grząsko na tym polu. Ostatnie czasy tela deszczu było, że nie ma szans, żeby nie było troszkę mokro, no ale idzie to. Jedzie bestia. Była ulubiona pora roku i ulubiony moment. Kiedy prawie wszystkie zboże idzie pod kosa,
Właśnie odwiózłem się do domu. Przyczepać przyjdą na materiał szybki. Potem się to będzie czyścić, naprawiać. Wczoraj już skosiłem 2 hektary. Znaczy ja skosiłem. Kolega mi skosił, bo chyba nie go. 2 hektary my skosili. Także w domie pszenicy już tam dość, bo jeszcze było i jęczmień zimowy. Będzie jeszcze przyżyto dzisiaj i jeszcze będzie owiec później. Także w domie mi to wystarczy. A ten zestaw, co widzieliście, tego case'a z mamutem, to znajomy bierę ode mnie. Po prostu mu sprzedaję. Nie muszę jeździć po skupach, Kaś. A teraz jedziemy na pole z kolejnymi przyczepami. Teraz potem przyżyto. I też znajomy będzie tym case'em przyczepami, bo ta następne pszenica bierę. No rano przy tej części pierwszy jak nagrywałem, to jak my zmierzyli po pierwszym objeździe, to było 15,5%, więc zrobiliśmy sobie przerwę. Po pół godziny my sprawdzili, to już było 15. Jeszcze my zrobili pół godziny pauzy, spadło na 14,3. I potem my już jechali do boru, teraz my przejechali na drugie pole. No i leci to powoli. Widzę, że akurat mu tam zasypuje. Pogoda się tak troszkę nie pściła, zachmurzyło się, ale padać dzisiaj na szczęście nie ma, jutro jeszcze deszni, także jakoś to tam będzie. Było od spółdzielni. No niestety te pszenice dużo tak wyglądają w okolicy, że są takie pokładzione, bo były też takie ulewy, wiatr wiał dość fest, no i troszkę to pokładło. Jeszcze trzeba będzie załatwić, żeby słoma do spresowania. Ale to powoli się załatwi sprawa. Dobra, nagrób coś później. Kolejne sypanie. Poleżane niestety, no ale damy rady z tym. Ten kombajn wszystko wymucił. Słońce się zaś pokazało, to idzie robić. Na przyczepach jest pełno, to jest 20 ton. Troszkę jeszcze brakuje, no.
kolejne sypanie. Teraz przyjrzyto. Kogut mrygo, znaczy, że zbiornik pełny. Szykować. Się dostać. No, solidnie. Dobra. Trzeba plandeka rozwinąć na ta przyczepa. To jest taki na zapas. Jakby się tu nie zmieściło. Chociaż ja myślę, że tu to powinno wejść, a tu najwyżej tak o troszkę zostanie. A będzie dobrze. Dobra, nic. To jo. Szykuję sobie przyczepa. Na ten moment kończę, potem jeszcze coś dogrum, nie wiem, jak już będą w stodole stoć, albo jak będzie sypu ostatni raz, obejrzymy. Aj, lecimy dalej. Troszkę się nam tu chmurzy, ale w radarze pogodowym, taka aplikacja pogoda and radar, nie pokazują, żeby miało padać. Tu se plandeka rozwinę, chociaż w sumie chyba to nie będzie potrzebne, niepotrzebnie się pośpieszyłem, ale lepiej mieć rozwinięte, niż on potem mógł czekać na mnie. Bo tam po drugiej stronie drogi już znajomy ma zaraz kosić i tam już tir czeko pierwszy. Także dom łacimy, zostanie jeszcze tu ten owiec, ale to dziadostwo poległo i troszkę odbiło zielone. Trzeba będzie to zostawić na przyczepach, żeby się zagrzało, a jak się zagrzeje, to się schudzi samo, no i potem dopiero idzie dać na spichlerz. Także
pszenicę przyżyto zawsze zostało hektarowca, czyli prawie po żniwach. No i cała słoma do spresowania i zwiezienia. Siano kosy do zrobienia drugi pokos. Jest co robić. Potem to trzeba wszystko pod orywka zrobić, poprawić. Że nudzić mi się nie będzie przez najbliższe tygodnie. Jak się to skończy, to będzie kukurydza do siekania na kiszonka. Potem już siew pszenicy, pszenżyta, jęczmienia ozimego. Także myślę, że jest co robić. Z nudów nie umra. Nabiera materiał siewny. Trzymaj ta się. No i pojechał do następnego gospodarza. Także co, tu przełknął przyczepka, tu by nam ją odłoża się fajnie na materiał siwny, gdzie się elegancko ładować stąd. Także żyć nie umierać. No i co? O, się zakurzyło. Nie wiem co tam będziecie wiedzieć. Ale jakieś krople lecą. Więc uciekamy z pola. Trzymajcie się, subskrybujcie, łapki. Na razie.